Będziemy realizować testament ksiądz. Profesor. Marynarczyka Przemysław Czarnek w naszym dzienniku. Będziemy realizować testament ksiądz. Profesor. Andrzeja Marynarczyka. Zmarły ksiądz. Profesor. Andrzej Marynarczyk dążył do wprowadzenia klasycznego nauczania na poziomie szkolnictwa średniego, będziemy realizować jego testament, zadeklarował w wywiadzie dla naszego dziennika, minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. W środę odbędzie się pogrzeb ksiądz. Profesor Marynarczyka, filozofa i metafizyka, kierownika Katedry Metafizyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Czarnek w wywiadzie pytany o testament księdza profesora powiedział, że jego życiowym mottem były słowa, musisz być dobrym człowiekiem, by dostać się do nieba. Ksiądz profesor wraz z Lubelską Szkołą Filozoficzną dążył do wprowadzenia klasycznego nauczania na poziomie szkolnictwa średniego, to testament, jaki przekazali nam do zrealizowania o. Profesor. Mirosław Albert Krąpiec i ksiądz. Profesor. Andrzej Marynarczyk. Oczywiście stopniowo będziemy uwzględniać jego elementy w Ministerstwie Edukacji i Nauki, bo oświata, to organizm żywy, wymagający roztropnych operacji, powiedział Czarnek w środowym wywiadzie. Filozofia daje mądrości właściwe ukierunkowanie w naszym życiu, pokazuje kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, podkreślił. Dopytywany, kiedy możemy spodziewać się realizacji tych postulatów, stwierdził, że na razie pracują zespoły, które pochylają się nad analizą podstaw programowych. Chcemy zobaczyć, co robić, by w szkole uczniów uczyć mądrości, czyli właściwego wykorzystania wiedzy zdobywanej podczas nauki, powiedział naszemu dziennikowi, minister Czarnek.